Proszę Państwa, teraz przede wszystkim przechodzimy do drugich czytań, do głosowań. I jeszcze mam wniosek formalny za chwileczkę. Tak, wniosek formalny. Jeszcze jest, ja wiem, jeszcze będzie rezolucja. Uprzejmie Państwa proszę o wprowadzenie rozpatrzenia w sprawie nagle w zastąpieniu drugiego czytania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa. Realizacja powołania Komisji Mieszkalnictwa trwa już prawie od początku kadencji, ale ponieważ nie mogliśmy się w tej materii dogadać, tej komisji nie było. Jednak po dyskusji na Komisji Głównej uznałem, zaproponowałem Państwu jako przewodniczący powołanie takiej komisji. Dzięki deklaracjom poszczególnych klubów skompletowaliśmy skład tej komisji. W związku z tym uprzejmie Państwa proszę o wprowadzenie do porządku obrad, potem zreferowanie, potem odstąpienie do drugiego czytania tego projektu uchwały, co nam da możliwość zrobienia pierwszego posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa i wybór władz. Ta sprawa otrzymała pozytywną opinię Komisji Głównej. Projekt uchwały bazuje na zakresie działania Komisji w latach poprzednich. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda się nam zrobić. Dziękuję bardzo. Tak jest. Proszę Państwa, jest to wniosek formalny. Wprowadzenie do porządku obrad. Stwierdzam, że mamy tutaj należytą ilość podpisów. Więc przegłosujemy ten wniosek. Proszę o przygotowanie, proszę Państwa, urządzenia do głosowania, aby ten projekt według druku nr 951, czyli powołanie Komisji Mieszkalnictwa, jeszcze dzisiaj procedować. Proszę bardzo, chodzi o wprowadzenie w tej chwili tego wniosku do porządku obrad. A, głos za, głos przeciw, przepraszam bardzo, oczywiście. Czy ktoś z Państwa ma głos za, ktoś jest głosem przeciw? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 32 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zatem wniosek został przyjęty. I bardzo proszę od razu Pana Prezydenta Przewodniczącego, w tym przypadku wnioskodawcy, o przygotowanie. Ja też Państwu przedstawiłem, powołuje się Komisja Mieszkalnictwa, postara się na następujący przedmiot działania komisji. Przypomnę, jest to Komisja Mieszkalnictwa zajmująca się mieszkańcem zarówno komunalnym, jak i współpracą ze środowiskami niekomunalnymi, czyli spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami i tak dalej. To jest po drugie. Po trzecie, powołuje się, ustala się skład osobowy, które są osoby zgłoszone przez poszczególne komisje. To jest sama uchwała w szczególnym życiu z dnia podjęcia. Uprzejmie proszę, aby w dniu dzisiejszym także to drugie czytanie mogło się odbyć, czyli znaczy odstąpienie od drugiego czytania. I bardzo proszę, nie ustała, mówię, ta uchwała miała orzeczenie Komisji Głównej, więc mam nadzieję, że nie będzie jej treść kwestionowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę Państwa, pozytywna opinia Komisji Głównej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, zamykam dyskusję i stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie. I zgodnie z paragrafem 36 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na godzinę 13.15, a termin uważania ostateczny poprawek na godzinę 13.20. Przepraszam bardzo, tak jest, oczywiście 14. Dziękuję uprzejmie za skorygowanie, sprecyzowanie. 14.15, 14.20. Proszę Państwa,